Witajcie rodacy, Sharkoon SGM2 to budżetowa mycha dla graczy, ale czy warto ją kupić? Zostańcie ze mną. Serię Skiller tego producenta cechuje niebiesko-czarny kolor, dlatego front opakowania nie mógł być inny. Z niego dowiemy się również, że myszka ma kolorowe podświetlenie. Z tyłu jak i boku dowiemy się większej ilości detali technicznych tego urządzenia. W środku zaś znajdziemy instrukcję obsługi, dodatkowe ślizgacze, jeżeli wytrą wam się te założone. Jest też mały woreczek, który pochłania wilgoć. Nie wiem natomiast czemu on tam jest, bo wcześniej żaden producent takiego czegoś nie dodawał. Tak wygląda mycha od razu po wyjęciu. Przez wideo nie poczujecie dotyku, ale u góry i po bokach Sharkoon dał miły lekko gumowy plastik, który bardzo lubię. Oczywiście od razu czuć, że nie jest to najlepszy materiał, ale o dziwo całkiem miły. Spasowanie natomiast całości mogłoby być lepsze. Widać niektóre łączenia na plastiku, a jak myszką lekko potrząśniemy, to mam wrażenie, że coś tam w środku lata. Dobrze natomiast, że z tyłu mamy kabel w oplocie, który jest średnio elastyczny. Gryzon jest dostosowany do osób praworęcznych i to dlatego po lewej stronie znalazły się dwa dodatkowe guziki. Są dobrze umieszczone i dostęp do nich nie jest utrudniony. Na górze znalazł się okrągły przycisk, który służy do zmiany DPI na 400, 1200, 3200, a maksymalnie 6400 DPI. Pod spodem mamy oczywiście serce myszki, czyli sensor optyczny SPC6651. No i tutaj chciałem w necie znaleźć jakiekolwiek informacje o nim, ale to musi być straszna chińszczyzna, bo nic o nim nie ma, jakby nie istniał. Fajnie natomiast, że pod spodem znalazł się przycisk do przełączenia podświetlenia. Producent wgrał tutaj nam cztery różne efekty. LEDy są jasne i wyraziste, więc nawet za dnia będziecie widzieć zmieniające się kolory, więc tutaj spory plus za zastosowane podświetlenie. Pograłem sobie na SGM2 i pierwsze co rzuca mi się na myśl to ergonomia. Mycha leży w dłoni całkiem dobrze, to znaczy jest prosta jak budowa cepa i na pewno nie poczujemy jakby była dostosowana specjalnie do naszej ręki, ale jest ok pod tym względem. To samo tyczy się sensora. Nie mam pojęcia co to jest, ale na pewno jeżeli gramy w Worms czy strategię, sprawdzi się ona na pewno na tym polu bardzo dobrze. Pograłem na niej też w PUBG czy CS-a, no i tutaj muszę powiedzieć, że brakuje mi dokładności, więc jeżeli chcecie tej mychy używać na zawodach, to na pewno nie jest to sprzęt dla was. Reasumując, ten gryzon jest wyceniony przez producenta na 20 euro, czyli około 85 zł i w tej cenie zdecydowanie jej nie kupujcie. Nie jest bowiem warta więcej niż 30 zł. Za te 85 zł spokojnie możecie wyrwać sprzęt z sensorem Avago czy PixArt dedykowanym oprogramowaniem i na pewno nie będzie nic w niej latało. Oczywiście nie będzie miała kolorowego podświetlenia, tak więc to wam zostawiam decyzję, czy chcecie mieć RGB, czy dobrą myszkę. Lubię Sharkoona, robi naprawdę dobre rzeczy, ale SGM2 omijajcie szerokim łukiem. Dzięki serdeczne zatem za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.